I z jakiegoś powodu wiedziałem, że coś mi się wysypie. Angry klawiatura, no i to jest nie aż takie angry, ok? Czemu jak zwykle źródło mi się nie łapie? Chyba nawet widzę dlaczego. Wyśmienicie. Cześć Sebastianie, dzień dobry. A jeszcze tylko dostosuję ramkę, która musiała chyba być rozszerzona na kasowanie. Dobra, może nie tak dostosuję. Nie chcę jej ucinać. Chętnie zobaczę co za Square Tactics. Panie, gdyby to było Square Tactics, to nazywałoby się Final Fantasy i byłoby Tactics. A tak to jest tylko Sri Lanka Strategy Tactics. Generalnie trochę majstrowałem tuż przed samym streamem, jeżeli chodzi o ogarnianie jakichś przejść, nie przejść, więc jeżeli coś jest za cicho, za głośno, nie działa, albo działa nie tak jak powinno, to proszę jeszcze dać mi znać. Bo jak wszyscy wiemy, robienie wszystkiego na ostatnią chwilę to jest idealny sposób zajmowania się rzeczami. I nigdy, ale to przenigdy nie skończyło się źle. Na razie wszystko jest git. No dobra. To zanim zaczniemy, to przelecę sobie przez wszystkie możliwe opcje. A jak to w swoim zwyczaju będę grał z angielskim tekstem, japońskim dubbingiem. Tekst mamy do wyboru natychmiastowy, szybki albo normalny. Raczej gram na szybkim, bo daje takie poczucie, że tekst rzeczywiście leci, a nie po prostu się pojawia, tak? Cześć Wilczorla. HD Rumble to kwestia, czy chcę, żeby kontrolę mi wydawał. Nie widzę podległ, jak miałby tego nie robić. Ustawienia kamery. Czy chcę mieć odwrócone osie pionowo i poziomą? Na razie zostawię tak jak jest. Generalnie pamiętam, że przez jakiś czas miałem tak, że bardzo mi nie odpowiadała któraś z opcji. Nie pamiętam, czy to była ta, która była domyślnie, czy ta, która jest teraz. Zobaczę w akcji. Najwyżej, jeżeli będzie mi przeszkadzało, to ją zmienię. Bo wydaje mi się, że było odwrotnie, niż jestem przyzwyczajony po prostu. Nie, że źle, ale odwrotnie. Quick Rotation to czy kamera się będzie obracać o fix określone interwały. Niech na razie zostanie. Czy kamera ma się obracać podczas wydarzeń? Nie, po co? Nie chciałem wychodzić z tego. Ustawienia walki. Ok, czyli poziom trudności można zmienić tylko już w grze jako tako. Czy chcesz, żeby zapamiętywało mi kursor w walce? A czemu by nie? W którą stronę ma być dostosowany kursor? Jeżeli mapa jest odwrócona 45 stopni, najlepiej w żadną. Edgeports jest ten, bo jeżeli przeciwnicy nie mogą dotrzeć w ciągu jednej tury, niech będzie. Czy ma na przykład wskazówki, co robi dany teren jak najbardziej? Czy chcę zwiększyć prędkość scenek podczas walki? Z tego co pamiętam, one dość nienaturalnie wyglądały na przyspieszeniu, więc w razie czego mamy zawsze możliwość używania przycisku L do przyspieszania ich jakoś mocniej, więc z tym się wstrzymam. Tak, zmieniłem ustawienie, chcę je zapisać, ustawienie grafiki. Jasność domyślna raczej jest ok. Ustawienie głośności. Moim zdaniem są ok. Jeżeli uważacie, że coś jest za głośno, za cicho, to dawajcie znać, będę dostosowywał. Wydaje mi się, że głosy, muzyka i efekty były dostosowane w miarę ok w grze i nie musiałem tego jak przedstawiać. Najwyżej wyjdzie w planiu jeszcze. Jeszcze tak tytułem wstępu parę słów o samej grze. To taki bardziej, powiedziałbym, przyziemny JRPG, jeżeli chodzi o setting, w którym jest położony Cześć. Więc dla tych, którzy są przyzwyczajeni do, nie wiem, takiego pełnego fantazy z mnóstwem różnych ras, potworów, magii w ogóle, to raczej się tutaj na to nie nastawiać. Jest to gra zdecydowanie bardziej taka przyziemna, nie powiem, że realistyczna, tak? No bo wiadomo, mamy... To wciąż jest świat... stworzony świat fantastyczny, gdzie siłą rzeczy jest magia, tak? Ale magia jest tak naprawdę jednym z mniejszych takich typowo fantasy elementów. Dużo ładniejszą rolę odgrywa tutaj jako taka, powiedzmy, polityka. Poziom trudności. Można go zmienić z czasem i prawdopodobnie będę to robił, ale i tak zostanę na początku na hardzie. Przychodziłem za pierwszym razem grę na hardzie i tak do połowy gry było ok, po połowie gry było trochę mniej ok. Zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Znaczy, podejrzewam, że to jest tak, że da się przechodzić grę na hardzie w miarę rozsądnie, ale w pewnym momencie czułem po prostu, że musiałbym albo mocniej grindować, albo podchodzić do misji po ładnych paręnaście razy. Na w danym momencie może nie tyle nie miałem cierpliwości, co po prostu za bardzo chciałem fabułę dalej poznawać, więc nie chciałem się iść na misjach Bóg wie ile. Albo je serować, co też mi się zdarzało. Nie powiem, że nie, bo gra ma możliwości serowania w pewne sposoby. Także mówię, na razie ustawię harda jako tako. Jeżeli będzie potrzeba, żeby go zmienić, żeby nie siedzieć na misjach Bóg wie ile, to będę go zmieniał. Dobra, lećmy więc. Pity to co zwykle? No mniej więcej. Mamy odległy kontynent Nozerii, na którym rządzą trzy główne siły. Królestwo Grinduk, w którym płynie główna rzeka Nozeria, dzięki któremu funkcjonuje tutaj główny handel. Wielkie Księstwo Esrostu, kraina lodu i śniegu, w której znajdują się bogate żyły żelaza. Na pustyni natomiast znajduje się święte państwo Hyzant, w którym jest jezioro, z którego wydobywa się sól, która jest niezbędna do życia. No, czyli mamy taki wyraźny podział, że mamy trzy państwa, jedno głównie produkujące żelazo, drugie sól, a trzecie stanowiące łącznik między nimi i jednocześnie pozwalające jako tako handlować, głównie ze sprawą właśnie rzeki Noceli. Jak zapewne można się domyślić, konflikty były tam dość oczywiste. To, że trzy domy nie oznacza, że trzy frakcje, right? Right? No i w związku z tym, że te konflikty wybuchały, to prędzej czy później była mowa o jednym wielkim, krwawym konflikcie, który trwał latami. Znany był on jako wojna soli i żelaza, tak tłumacząc luźno. Nie wiem czemu za pierwszym razem, jak czytałem to, z jakiegoś powodu bardzo intensywnie próbowałem to czytać jako Saltiron albo coś w ten deseń, ale potem sobie zdałem sprawę, że to jest po prostu połączenie Salt i Iron. Oczywiście wojna nie może trwać wiecznie, chyba że wszyscy chcą się wykończyć. W wyniku czego zawarto rozejm. Powstało konsorcjum Norceli, które było neutralną organizacją zajmującą się handlem żelazem i solą, dzięki czemu w krainie zapanował pokój. Od tamtego czasu minęło 30 lat. W Grimbrook, a konkretnie na ziemiach rodu Wolfortów, ma zostać zawiązana więź między Grimbrook a Wielkim Księstwem Esrost. Wrót Wolfortów jest bardzo poważany w Grimbrook. Jezu, cały czas próbuję mówić Green, bo jest... Raz, że łatwiej jest to mówić niż Glenbrook, a dwa, że w dubbing mówi Green i to się jednak wyryło gdzieś tam w głowie. I lud Wolfortów jest bardzo poważany w Grimbrook, prawie tak jak rodzina królewska. Tak oto rozpoczyna się nasz rozdział pierwszy. Generalnie jedna rzecz, za którą ludzie dość często nie lubią w całym strategii, to to, że pierwsze rozdziały są dość mocno przegadane, więc też przygotujcie się na to, że dzisiejszy stream jak tako może być mocno taki wprowadzający, żeby nie rzec właśnie przegadany. Chodzi głównie o to, żeby jednak zapoznać gracza z całą otoczką, z całym światem, który tutaj jest przedstawiony, a nie powiedzmy na każdym kroku wszystko wyjaśniać, tak jakby. Jest to moim zdaniem w porządku, rozumiem czemu ludziom może przeszkadzać, jeżeli chcieliby na przykład przejść od razu do akcji, tak? Jako takiej powiedzmy RPG-owej akcji, a nie czytajkowej akcji. Mam tutaj naszego głównego bohatera, Lorda Serenola. Przechadza się po swoich ziemiach. Muszę ustalić na auto. Z przyzwyczajenia czasami przewijam dialogi. Wszyscy wyczekują w wielkiej, wspaniałej chwili, o której wam mówię w prologu. Ledwo wyjdziemy, już nas wołają. Przy okazji jedna fajna rzecz, na którą chciałbym też zwrócić uwagę, że teoretycznie postaci nie są nam jako tako przedstawiane, tak? Ale jeżeli zwrócimy uwagę na to, co mamy do wyboru pod jak taką akcją w tym menu na dole, to w każdej chwili możemy sobie otworzyć profil postaci. A co raz, że pokazuje nam mniej więcej, jak dana postać się wygląda, że kim jest ta postać i jakiś taki pokrótki opis. Jest to fajne o tyle, że niektórzy na przykład narzekali w Octopathie na to, że powiedzmy postacie nie mają swoich portretów i w ogóle tak. Tutaj teoretycznie też nie mają, ale w każdej chwili możemy sobie wywołać taką powiedzmy krótką notkę biograficzną. I co też jest w miarę ciekawe, to to, że te notki wraz z upływem fabuły odrobinę się zmieniają. Albo jeżeli na przykład będziemy mieli jakieś retrospekcje z jakąś postacią, to też możemy wywołać wtedy profil i może się on odnosić do tej postaci sprzed iluś lat na przykład, a nie do danej chwili. Więc to nie jest tak, że jak już raz zobaczymy profil, to on zawsze będzie taki sam. A tutaj mamy Stewarda Rodu Wolfortów, Benedykta Pascala. Jest on z rodziną Wolfortów od czasów Wojny Soli i Żelaza. Władcy rodu kompletnie mu ufają, a za pomocą swojego intelektu i rozsądku udało mu się przezwyciężyć wiele trudów. No i sobie taki nasz typowy, inteligentny doradca. Pierdol... Ja powiem szczerze, że z Mundialem obecnie jestem tak bardzo na zasadzie, że śledzę wyniki mniej więcej i czasami jakiś tam mecz sobie włączę w tle. Zwłaszcza, że połowa meczy tak naprawdę leci w momencie, kiedy ja jestem w pracy. Więc dzisiaj na przykład pod koniec zmiany tylko słyszałem, że Niemcy wygrywają. I potem sobie tylko czytamy na Discordzie wiadomości, jak wracam do domu. Ej, kurwa, Japonia wygrała. Co, kurwa? I tak było też w tej samuraju. Jeszcze wracając do profili, mam tutaj dziedzica Lord Wolfortów, Sir Noel Wolford. Jednego syna Simona, legendarnego wojownika i głowy Lordu Wolfortów. Wróciliśmy na mieszkanie, odpalam transmisję, żeby była akurat końcówka. Ja nawet w sumie nie zwróciłem uwagi, kiedy oni to strzeli. Wiesz co widzę? Oj! Biorąc pod uwagę twój zakład, to było takie, włączam, strzelają, wyłączam. Udaję, że tego nie było. Kopium, 100% kopium. I odnośnie tego, co też było mówione w prologu, to Lord Wolfortów będzie miał teraz bardzo ważne wydarzenie wiążące ich z księstwem Esfrostu. Musimy pamiętać o pochodzeniu naszej małżonki. A czy pochodzenie jest ważne? A potem przejdą panowie prawicowcy i powiedzą mi, że tak. Właśnie, ważne, żeby ludzie się cieszyli, a nie żebyśmy my się musieli przejmować ich opiniami. przyszły władcy Rodwolfordów. Jestem pewien, że tego typu słowa nie sprawią, że już niedługo będziemy musieli im zostać, prawda? Prawda? Rektor zobowiązuje się pomagać nam, co z pewnością bardzo się przyda. Biorąc pod uwagę, jak relatywnie niewiele jeszcze wiemy. Jasne, ruszajmy do portu, trzeba przywitać ludzi, którzy na nas czekają. Poziomy wód w rzece się odrobinę podniosły, przez co statek ze wzrostu prawdopodobnie przybędzie przed czasem, dlatego też lepiej samemu być przed czasem. No jak chcesz czekać, damie. Ruszajmy więc. Czy do portu będzie daleko? Teraz zobaczymy. Ewidentnie nie jest zbyt daleko. Wybierając znaczniki wydarzeń na mapie świata możemy robić postępy w fabule. Są dwa główne typy znaczników. Czerwone to te, które popsuwają główną fabułę do przodu. Zielone to wydarzenia, które są opcjonalne, ale mówią nam trochę więcej o tym, co się dzieje w trakcie fabuły. Bardzo często jest tak, że te zielone znaczniki są z perspektywy niekoniecznie naszej. Czyli na przykład widzimy, co się dzieje gdzieś tam. Nie wiem, ja to trochę porównywałem do tego, co się działo w Xenogears, gdzie tutaj moim zdaniem te wydarzenia mają dużo więcej sensu niż podobne wydarzenia, które miały właśnie miejsce w Xenogears, gdzie te scenki z perspektywy kogoś tam były zazwyczaj kompletnie niezrozumiałe. A tutaj jednak jest to dużo bardziej rozsądnie zrobione moim zdaniem. Po wciśnięciu X możemy otworzyć główne menu, gdzie możemy zajrzeć, jakie mamy jednostki, przygotować się do walki, dostosować ustawienia i takie tam. Gra ma swój system autozapisów i mamy cały jeden slot na to. Jeżeli chcemy, to możemy robić autoserię manualnie. A podczas walk oczywiście nie można zapisywać, żeby nie było wątpliwości. Ale regularnie są tworzone quick save'y. No dobra, to otwórzmy sobie przy okazji menu. W naszym głównym zestawie jednostek mamy SR Miecznika oraz taktyka Benedykta. Generalnie złota zasada jest taka, że nie ma w tej grze jednostek, które nie mogą atakować bezpośrednio jakimś podstawowym atakiem. Więc to, że on jest taktykiem, nie znaczy, że nie jest w ogóle wojownikiem, tak? Będzie gorszym wojownikiem, ale wciąż wojownikiem. Wchodząc w detale możemy sobie przejrzeć jak tako statystyki jednostki oraz jej umiejętności. Sena na przykład widzimy, że korzysta z mieczy. Miecz ma jakąś tam określoną moc, w tym przypadku 29. Ma określony zasięg, w tym przypadku jedną kratkę. Różnica wysokości też ma znaczenie, bo jest to jedna z tych strategii, w których może być na przykład tak, że jednostka stoi o ileś tam pięter niżej i przez to nie możemy jej atakować wręcz, tak? To odróżnia to chociażby od Fire Emblemów, gdzie teoretycznie jeżeli się stoi o kratkę dalej, to zazwyczaj można atakować bardzo ciekawe miejsca albo strzelać przez ściany. Tutaj raczej coś takiego nie przychodzi, poza określonymi wyjątkami. Cześć Biki. Co my tu jeszcze mamy? Mam dwa sloty na akcesoria, które na razie mam puste i zbyt szybko się to nie zmieni. Siła wpływa na obrażenia zdawane atakami fizycznymi, obrona fizyczna przed fizycznymi atakami, atak magiczny wpływa na siłę ataków magicznych plus leczenie, obrona magiczna to obrona przed atakami magicznymi, szczęście wpływa na cios krytyczny, na to czy trafimy cios krytyczny przy atakach. Jeżeli dobrze pamiętam, to może też wpływać na to, czy jakiś efekt statusowy wejdzie, ale tutaj głowy sobie za to uciąć nie dam, tak powiem. Celność wpływa na to, czy będziemy mogli trafić naszego przeciwnika, czy nie. Speed wpływa głównie na to, czy dana jednostka będzie się ruszać szybciej, czy wolniej w danej walce. Jest to gra z systemem tur mieszanych, zresztą jako takim systemie walki będę miał jeszcze okazję opowiedzieć niejednokrotnie. W każdym razie chodzi o to, że nie ma takich na przykład w Fire Emblemach, że mamy naszą turę przeciwnika, takie pełne tury. Tylko mamy na przykład tak, że najpierw się rusza Serenoa, potem dwóch bandytów, potem Benedykt, potem trzech bandytów, potem Serenoa. Jest takie bardziej przemieszane, tak? Evasion wpływa na szans na uniknięcie ataków. Jump jest dość ważną statystyką właśnie pod kątem tych różnic wysokości, bo oznacza, ile jednostek, powiedzmy, różnicy w wysokości albo odległości możemy pokonać. Czyli dajmy na to, jeżeli byśmy chcieli wskoczyć z parteru na piętro trzecie według jednostek gry, to jednostka w statystyce Jump 2 nie będzie w stanie tego zrobić. Movement natomiast to standardowe, ile klatek jesteśmy w stanie przejść. Na dole mamy też nasze odporności. W domyśle większość jednostek będzie miała 0% odporności na każdy żywioł. Są od tego wyjątki, ale to raczej dowiemy się już w swoim czasie. I w zdecydowanej większości odporności będą się tyczyć tak naprawdę magów. Magia w całym strategii, przerażająca rzecz. Ja nawet nie żartuję. Jeżeli chodzi o umiejętności, to na chwilę obecną posiadamy tylko Delaying Strike, który jest nieco słabszy, można zauważyć, od zwykłego ataku o 3 jednostki, ale ma efekt postaci opóźnienia tury przeciwnika. Czy jeżeli dajmy na to, przeciwnik miał być 6 w koalicji, to może go przesunąć na przykład na 8 pozycję, co czasem się przydaje. Ogólnie jeżeli wiem, że i tak kogoś nie zabijemy na przykład na 1 albo 2 uderzenia, to Delaying Strike jest całkiem przydatną rzeczą. Jeżeli chodzi o Benedykta, to ma on zauważalnie słabszy miecz niż Serenoa, zauważcie, o 12 jednostek. I na chwilę obecną posiada jedną umiejętność, która jest Raging Beast, która zwiększa siłę ataków fizycznych i magicznych o 3 tury. Działa na jednego sojusznika, ma dość spory zasięg, bo 4 kratki. W przeciwieństwie do ataków ma też bardzo duży zasięg, powiedzmy pionowy, bo 10 jednostek. Z ważnych różnic w statystykach widać, że Benedykt jest dużo słabszy w atakach, ale nieco lepszy, jeżeli chodzi o obronę. I może skakać wyżej, tak na razie mówiąc. Dobra. Jeżeli chodzi o jednostki, to na razie tyle. We ekwipunku mamy parę przedmiotów leczniczych, które niestety można używać tylko praktycznie w bezpośrednim zasięgu, czyli albo na sobie, albo na jednostkę, która stoi obok. Power w tym przypadku oznacza tyle, ile to będzie leczyć, tak? Czyli jeżeli też ma 50 powera, to w domyśle leczy o 50, chyba że będzie wzmocniony jakimiś specjalnymi umiejętnościami. Z czasem wiadomo, przedmiotów będzie nam przybywać, ale na razie mamy tylko tyle. W kronice wojennej mamy na chwilę obecną 2 rzeczy odblokowane. Pierwszą jest to ścieżka, którą podążyliśmy, czyli w jakimś sensie stanowi to taką ścieżkę właśnie, którą podążyliśmy fabularnie wraz z wyborami, których dokonaliśmy, tak? No aż wiadomo, jesteśmy na pierwszym chapterze, nie mieliśmy żadnych wyborów jako tako. Z czasem będą się tutaj pojawiać ścieżki jako takie ze zwidleniami. Nie będziemy zazwyczaj widzieć alternatyw, chyba że już je wcześniej widzieliśmy, tak? Czyli na przykład na NG+. Ma najsilniejsza armia, się o to nie starając. Na niższych poziomach trudności to jest w miarę łatwe, jeżeli się po prostu buduje tyle armii, żeby bronić się, tak? I przy okazji jest to przydatne, bo przeciwnicy zazwyczaj nikt tam nie atakują. A w tutorialach, jeżeli byśmy chcieli, to możemy jeszcze raz przejrzeć wszystko, co do tej pory zdążyliśmy przeczytać. To, czego nie przeglądaliśmy jeszcze raz, będzie miało taką ikonkę New obok siebie. Na przykład Paftavel przed chwilą na pewno miało, ale jak już coś przeczytamy po raz kolejny w okienku tutoriali, to już nie będzie jako nowy. W systemie mamy właśnie to, co mieliśmy do tej pory, plus możemy sobie zapisać. Z tego czy innego powodu mam tutaj od zajobu innych chapterów, dlatego też pozwolę sobie wywalić tak nisko, jak się da. wydaje mi się, że tam nie było jakichś specjalnych spoilerów, więc nawet jeżeli ktoś się przeglądał, to nie powinien tam nic specjalnego wynieść z zapisów, które były. No dobra. Zobaczmy, czy mamy jakieś eventy poboczne. Oddalmy odrobinę kamerę. Na razie naszym jedynym eventem jest przybycie statku z Esrost do Zatoki Wolforskiej. Tak nawiasem mówiąc, jest bardzo dużo jakichś różnych ciekawych nawiązań, jeżeli chodzi o, powiedzmy, kulturę, imiona i tak dalej do takich krajów typowo europejskich, bym powiedział. Albo ogólnie tych no, tak zwanej starszej cywilizacji, czyli też jakiegoś tam Bliskiego Wschodu. Esrost na przykład jest bardzo mocno wzorowany na jakichś takich krajach nordycko-niemieckich. Zresztą sama nazwa, same imię władcy będzie dość specyficzne. Poradzimy sobie spokojnie. Tak, bo Benedykt kazał mi tutaj zapieprzać ile sił w nogach. Ale możemy przy okazji już przejrzeć profil Federiki. Federika Esrost, najstarsza córka rodziny Esrostów i Luba Serenoi. Jest córką byłego księcia i rozerskiej kobiety oraz półsiostrą Gust Adolfa. Zdecydowanie jest to nawiązanie do Gustawa Adolfa, szwedzkiego władcy. Ani odrobinę. Wraz z Federico przyjechała też jej nauczycielka Jilla Braze, która jest jednocześnie jej służką, jak i nauczycielką sztuk magicznych. Uczyła się kiedyś w Ministerstwie Medycyny Heizanta, ale urok archiwów Esrost skusił ją, aby przyprowadziła się do księstwa. Statek z żołnierzami Esrostu w dużej mierze odpływa, bo ewidentnie dwóch jeszcze zostało, żeby nam potowarzyszyć. No bo to wszystko ta zła pogoda, wszystko psuje. A z tym co się akurat zgodzę, sam wolę być zawsze za wcześnie niż za późno. Spacer na stresowanie zawsze dobra rzecz. To brzmi akurat dość nieprzyjemnie, aczkolwiek jednocześnie, biorąc pod uwagę jak dużo swobody zazwyczaj mają szlachcice, nie szlachcice, to nic dziwnego. Oczywiście, co by nie było za łatwo, to żołnierze dostaje kamieniami po łbach. Ewidentnie kamienie zdecydowanie wystarczą, żeby pokonać elitarne jednostki Esrostu. Ej, czyli zamiast naszego komitetu powitalnego będziemy mieli komitet powitalny bandytów. Doskonale. Na nasze szczęście Benedikt zasugerował nam, żeśmy udali się jak najszybciej w stronę Federiki. Dlatego też zapraszam do pierwszej walki. Zalecany poziom drugi. Pomijając to, że zaczynamy na pierwszym. Nikt nie mówi, że będzie łatwo. Dla tych, którzy przybyli po początku streama, to powtórzę jeszcze tylko, że wstępnie póki co gram na hardzie. Jeżeli będzie mi jakoś straszliwie, okrutnie, okropnie, beznadziejnie i w ogóle szło, to będę rozważał zmianę go na normala, ale jako tako hard w Triangle Strategy jest trudny i tego się trzymajmy. Chociaż też widziałem, że ludzie, którzy mają dużo doświadczenia z Tactics Ogre czy Final Fantasy Tactics twierdzą, że Triangle Strategy jest w miarę prostą grą, więc może to kwestia po prostu braku doświadczenia czy coś, ale jak dla mnie ten hard zdecydowanie jest łatwy. Co mogą zrobić bandyci z ważnymi osobistościami z innego kraju? Moim pytaniem jest, jak jednocześnie chcą wyciągnąć kasę od dwóch instytucji na raz? No, że włosy tutaj ewidentnie są wskaźnikiem tego, że ktoś jest z rosyjskiego pochodzenia. Owszem, na dwóch dostało po łbie i już leży martwych. Nie musisz się przyznać, Federico. Na szczęście my przybywamy w samą porę za cieczą. To by implikowało, że bandyci przejmują się takimi rzeczami jak to, czy ktoś jest kobietą czy mężczyzną. W Nasarii są trzy główne siły przekonania, które kierują wszelkiego rodzaju zachowaniami. Utility, morality i liberty. Użyteczność, moralność i wolność. Mają one generalnie wpływ praktycznie na zdecydowaną większość tego, co się dzieje jako tako w grze. Więc to nie jest tak, że wybijamy sobie tylko po to, żeby postać, którą kierujemy, bardziej pasowała do tego, co chcemy, żeby była, ale też mają wyraźny wpływ na samą grę jako tako. Tak, tutaj jest napisane, że nasze decyzje będą wpływać na przekonania Serenoi oraz będą miały wpływ na to, którzy towarzysze będą mogli dołączyć się do naszej sprawy. Z tego co wiem, to wygląda tak, że po prostu NPC mają jakieś minimalne wartości tych przekonań, które musimy spełnić, aby oni mogli w ogóle do nas dołączyć. I większość decyzji dodaje jakąś tam wartość do odpowiedniego wskaźnika, tak? Wiem, że na NG+ to jest wyraźnie widoczne, ale powiem szczerze, że za NG+ się jeszcze jako tako bezpośrednio nie zabierałem, więc nie widziałem tego w akcji jako tako. Wiem, że coś takiego jest. W każdym razie też moje... Zależnie od tego, czy chcemy odgrywać rolę, czy powiedzmy grać tak jak chcemy, to można podejmować zupełnie różne decyzje, tak? Bo odgrywając rolę, na przykład wcielając się w postać, możemy podjąć decyzję, która z punktu widzenia tego, co chcemy osiągnąć, że będzie niepraktyczna. Naszymi lubami jest, kim jesteście bandą zwyczajnych bandytów, nie musicie wiedzieć kim jest, zatem podejście rozwiążemy to pokojowo. Albo stajecie się niezwykle podobni, jesteście ojcem i córką. Być może. I chyba tą drogą pójdę. Tak zwany rodzinny interes. Trish? Czy to matko jebczy jajo nawiązanie? Dobra, kłóćcie się dalej, mi to nie przeszkadza. Na przykład możemy sobie przejść do i profil bandytka Trish. Córka Tavisa, herszta bandy złodziei, która okrada bogatych w Norselii. Odziedziczyła po ojcu umiejętności złodziejskie i jest na tyle odważna, że zawstydza w tym resztę całej ekipy. Tak, dziewczyna z pewnością chciałaby być porównywana do swojego ojca. Tak, wy się kłóćcie, my sobie pójdziemy. To chyba nie przejdzie. Czy to ten tak zwany samozwańczyk z bandytów? Tavis to heszt bandy złodziei, która okrada bogatych w Norselii. Jego umiejętności złodziejskie są nieznane. Podobnie jak jego szczęście, które pozwala mu wiecznie unikać problemów. Chciałbym tylko, żeby wytrącenie ich z równowagi jakkolwiek nam pomogło. Do broni. Nie wydaje mi się, żebyśmy mogli sobie pozwolić na jakieś takie rzeczy jak trzymajcie się z tyłu. Ale kobiety nie mogą walczyć. Na szczęście mowa tutaj o czarodziejkach, więc nie stanowi to absolutnie żadnego problemu. Nikt nie każe im walczyć wręcz ani takiego. W dodatku dostajemy jeszcze towarzystwo z drugiej mańki. Przysięgam, za każdym razem jak widzę te koniec, sobie myślę, że to jednorożce. Przez to jak bielutkie są. Zgadzam się, mamy grupę bandytów do rozwalenia. A przy okazji parę takich wskazowych co do postaci, które właśnie otrzymujemy. Benedykt głównie wspiera swoich sojuszników umiejętnościami wsparcia i potrafi zmieniać kolejność tur sojuszników. Jeszcze nie może, ale prędzej czy później będzie mógł. Frederica to piromantka, której ogień rozpętuje chaos na polu bitwy. Jej czary mogą razić wielu przeciwników naraz oraz podpalać pola, które można podpalić. Nie każde pole da się podpalić, no wątpię, żeby się rozniecił pożar na jakimś kamiennym schodku, ale jak się jakaś trawa znajdzie czy olej, jak najbardziej. Jira potrafi leczyć sojuszników i im cel ma mniej HP, tym czary są bardziej efektywne. Nie powiedziano nam co prawda o Syrno i o naszym towarzyszu na koniu, ale zgaduję, że to też zaraz będzie mi jeszcze jak tylko wyjaśnione. Na początku mamy jako taki ekran względnie taktyczny, gdzie możemy się przyjrzeć całej sytuacji, jak ona wygląda. No póki co to my mamy lekki niedobór liczebny, więc nie będzie takie proste jak przewaga liczebna. Jeżeli dobrze liczę, mamy 7 na 5 na chwilę obecną. 遠慮は無用。ウォルホート領内で悪党の好きにはさせない。この方々一体。Jesteśmy tu, żeby ci pomóc. Nie martw się, Federika. Pozycjonowanie w walce jest niezwykle kluczowe, zwłaszcza kiedy mówimy o triangle strategy. Ataki z wysoka zadają więcej obrażeń niż ataki przeprowadzane z równego poziomu. Ataki od tyłu są gwarantowanymi krytami. Wydaje mi się, że te ataki od boku nic konkretnego nie robią akurat. A jeżeli robią, to co najwyżej celność poprawiają, a wydaje mi się, że nawet to nie. To w jakiej kolejności będą ruszać się jednostki zależne od ich prędkości. I na samym dole będziemy mieli rozpisany w formie takiego paska, kto kiedy ma turę. Za pomocą prawego analogu możemy poruszać kamerę góra, dół, lewo, prawo, obracać kamerę, resetować ją, a z triggerami możemy oddalać, przybliżać kamerę. I w przeciwieństwie do wielu późniejszych misji, tutaj nie dostajemy jako taką możliwości rozstawienia się, co ma trochę sensu, biorąc pod uwagę, że przychodzimy tutaj, powiedzmy, tak na prędce, żeby ich jakoś tam ratować, a nie mamy jakąś taktyczną bitwę, tak? Kiedy się poruszamy, to mamy trzy ważne rzeczy. Na niebiesko zaznaczone są kratki, na których jak stoimy, to jesteśmy bezpieczni. Na fioletowo są te, na których możemy zostać przez kogoś trafieni. Nie jest precyzowane przez kogo, tak? To, kto może nas atakować, jest wskazywane przez czerwone linie. Jak już gdzieś podejdziemy, to na czerwono są pokazane nasze miejsca, które możemy atakować. A na żółto będą zaznaczone pola, które będą tak jakby celem naszego działania. Jeżeli używamy jakiejś umiejętności obszarowej, to na żółto będzie oczywiście zaznaczone odpowiednio więcej pól. Jedna ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, to nie jest tak, że przeciwników można jakoś tutaj bardzo lekceważyć, tak? Nawet zwyczajni szeregowi żołnierze są tutaj na tyle silni, żeby stanowić problem dla naszych bohaterów od samego początku tak naprawdę. Zwłaszcza jeżeli damy się zajść od tyłu. Czy można zrzucić wroga do wody? Do wody, z tego co się orientuję, to nie. Aczkolwiek nie jestem w 100% pewien, bo nie kojarzę też aż tyle misji, gdzie była możliwość rzucania przeciwników, żeby była tam też woda bezpośrednio. Na pewno jest możliwość zrzucania przeciwników z wysokości i to rzeczywiście zadaje im zauważalne obrażenia. Co do wody pewien nie jestem w tym momencie. Slendor obecnie stoi na niebezpiecznej kratce, więc teoretycznie lepiej by było się wycofać, zwłaszcza że nie jest to idealne, bezpieczne położenie, że tak to ujmę. Ważna rzecz, na którą musimy od razu zwrócić uwagę, to to, że Travis jest zauważalnie silniejszy od naszych jednostek na chwilę obecną. Nawet jeżeli jego broń jest, powiedzmy, tak samo silna jak nasza, to ma on zauważalnie więcej HP. I to jest coś, co się będzie przewijać jako tako, bo bossowie są well bossami. A to jak na złość walczymy od początku na dwóch. Jednym z nich jest Travis, a drugim jego córka Trish. Aż to też wcale jakaś specjalnie słabsza od swojego tatusia nie jest. Także jeżeli liczycie, że to tutorial będzie łatwo, to zapraszam do innej gry. Po wydaniu akcji i przesunięcia się możemy wybrać jakąś komendę konkretną. Zazwyczaj mamy do wyboru atak albo jakąś umiejętność. Ataki generalnie nie kosztują punktów akcji, tutaj TP. I na początku swojej tury dostajemy 1 TP z automatu, chyba że są spełnione jakieś inne warunki, ale to jest specyficzne raczej dla danej postaci. Natomiast w zakładce przedmiotów mamy listę przedmiotów, która tutaj na szczęście w przeciwieństwie do Fire Emblemów nie jest dla każdej jednostki osobna, tylko mamy jeden cały ekwipunek dla wszystkich naraz. Więc jeżeli mamy 10 przedmiotów leśniczych, to każdy na polu może ich użyć w danej chwili. Dobra, wycofam się tutaj i zakończę turę tylko po to, żeby było bezpieczniej póki co. Czy ty jeszcze zdarza się, że się... Oczywiście, że tak. Au. Benedikt obecnie stoi w zagrożonym miejscu, jak go tutaj przesuniemy, to będzie w miarę bezpieczne. Mogę zbuffować albo Serenor, albo Frederikę w tej chwili. Zobaczę tylko co Frederica ma. Frederica ma z ważnych rzeczy Scorch, czyli obszarową magię ofensywną. Biorąc pod uwagę, że walczymy na dość dużą grupę przeciwników, to wydaje mi się, że to może być najlepsze, co w tej chwili mogę mieć tak naprawdę. To ja właśnie zbufowałem samego siebie? Wyśmienicie. No i dokładnie to, co chciałem zrobić i nie da się sobie mówić, że jest inaczej. Nie ma w tej grze cofania akcji, tak żeby nie było. Jeżeli już jakieś działanie wykonamy, to zostało zrobione, koniec. Tutaj naszym problemem głównym jest to, że jesteśmy samym niebieskookim blondynem przeciwko paru jednostkom. I on raczej za długo takiego ataku wytrzymywać nie będzie. Dlatego ja osobiście zazwyczaj wolę się nim najpierw wycofać. Zwłaszcza, że jeżeli byśmy podeszli i zaatakowali, to dostalibyśmy zaraz nóż w plecy, a to by bolało. Bo kryty jednak w tej grze dość mocno bolą. Dobra. Wysfajmy się tutaj, bo to jest pierwsza klatka, która jest bezpieczna. Nie, co ty gadasz, Frederica? Z Frederico jest ten ważny myk, że ona jest dość mocno ograniczana przez to, ile TP ma. Jej zwykły atak tomem, który posiada, jest, nie powiem, że bezużyteczny, ale w dużej mierze jest bardzo słaby. Więc używanie go absolutnie mija się z celem. Jeżeli mamy jakąkolwiek inną opcję. Natomiast jeżeli byśmy użyli teraz Scorcha, to ja osobiście zawsze w takich sytuacjach czuję, że to jest trochę jednak marnotrawstwo. I czuję, że możemy go potrzebować, ale z drugiej strony, jeżeli teraz nie zaatakujemy, to zmarnujemy jeden TP, który się zaraz zageneruje. Więc na razie wrzucę Scorcha. Zadam też 14 obrażeń i się wycofam na z góry upatrzoną pozycję. Spójrzcie, jak idealnie by było, gdyby Frederica miała turę teraz. Travis na szczęście dość powoli zmierza w naszym kierunku, więc nie musimy się na razie nim aż tak przejmować. Więc możemy po prostu zbić się z bandytami. Nie mam za bardzo możliwości zajścia ich od tyłu, tak żeby było bezpiecznie, więc na razie wstrzymam się jako tako z próbami. Blondynem też na razie zaczekam. On nie jest raczej sobie w stanie poradzić się z tą dwójką, która tutaj jest, więc wydaje mi się, że bezpiecznie będzie po prostu na razie zajść tak, a nie inaczej. Jilla chce, żeby podeszła tutaj, żeby nie mogła... odłączyłem sobie sprzęt. Goddammit. Czemu to się tak odłącza? To jest moje pytanie. Już to naprawiam, spokojnie. A przynajmniej mam nadzieję, że to naprawiam. Cześć Sylwia. Właśnie wyciąłem dentysty. Najgorzej. No capture devices found. A jeżeli ciebie machnę, ty się zamknij, bo ja cię nie lubię. Ja z dentystą zawsze sobie wmawiam, że z dentystą jest jeden duży plus. Mianowicie, jak już się od niego wyjdzie, to za jakiś czas będzie lepiej. Zazwyczaj. Że nawet jeżeli sama wizyta jest okropna, to potem będzie już tylko lepiej. Wracając do tego, co mówiłem, zanim problemy techniczne mi przerwały. Chcę zostawić Jillę tutaj, także nawet jeżeli ją zajdę od tyłu, to nie będą mogli zajść Serenor z dwóch stron. Mechanika, o której chyba nie było wspominane, jest taka, że jeżeli jednostki zajdą z obu stron jakąś jednostkę, nie widzimy. Dziękuję, że mówicie, bo jestem przyzwyczajony, że to się automatycznie powinno wykrywać, a z jakiegoś powodu zapominam o tym. Teraz już jest naprawione na pewno. To jeszcze raz, chcę ustalić Jillę tutaj, bo jeżeli jednostka jest otoczona z dwóch stron przeciwnikami, w sensie od tyłu i od przodu, to przy ataku obie jednostki wtedy atakują. Więc gdyby teraz na przykład przyjmijmy na chwilę, że o ten bandyta przechodzi tutaj, to mógłby dzięki temu zaatakować razem z tym bandytą, przez co mieliby efektywnie dodatkowy atak. Pytanie, czy w sumie nie lepiej było, żeby Jilla tutaj stanęła. Aż, a może tak będzie lepiej? Może lepiej, żeby ona tutaj stała? Bo jeżeli tutaj stoi, to oni i tak nie są w stanie zajść Serenory od tyłu przez to, że... Przez to, że jest odgrodzone to pole tymi dwoma postaciami, tylko jednocześnie... Właśnie, następny będzie Benedykt, a Benedyktem też raczej bym wolał podejść tutaj gdzieś bardziej. Więc chyba jednak rzeczywiście będzie lepiej, jeżeli Jillę przesunę tutaj na razie. Teraz z tobą podejdę. Zaatakuję za mniej niż bym chciał, ale zawsze coś. Przy okazji każda walka daje nam odrobinę doświadczenia i prędzej czy później możemy liczyć na to, że wbijemy drugi. Biorąc pod uwagę, jak jesteśmy ustawieni, to lepiej będzie obrócić się w tę stronę, bo ataki z boku nam nic nie robią, a w tej chwili teoretycznie możemy zostać... Mogą nas obejść z drugiej strony, przez co wszedłby kryzys gwarantowany. Więc tak moim zdaniem będzie lepiej. Tak to najwyżej Jilla oberwie od boku, ale to nie jest nic specjalnie strasznego. I tutaj to, o czym przed mówiłem, że obejście jednostki z dwóch stron powoduje, że mogą ją właśnie w ten sposób zaatakować. Trochę będziemy obrywać, ale to nic jakoś specjalnie strasznego. O i właśnie to, o czym mówiłem, że otoczenie jednostki dwóch stron automatycznie powoduje atak. Przy okazji mam teraz bardzo ładnie ustawionych przeciwników. Jedną ważną rzeczą jest to, że jakieś 99% rzeczy w tej grze nie ma Sanctifier'a, więc możemy sobie po prostu teraz strzelić Scorchem. Benedykt ani Serenora nie oberwał Scorcha, a ja jednocześnie atakuję trzy jednostki w tym momencie. Jako, że Federyka... Znaczy generalnie tak, Federyka z jednej strony w tej chwili nie ma już tepeków, żeby atakować. Z drugiej strony natomiast moje jednostki mają dość ograniczoną ilość hapeków na chwilę obecną. Więc bezpieczniej będzie zajeść tak jak ja teraz zrobiłem. Blondyn może sobie atakować póki co. Jeżeli przejdę tutaj, to po ataku w dodatku będę miał bezpieczne miejsce. Niestety Tabisz do nas podchodzi, co może być niebezpieczne. Pytanie, czy ja jestem w stanie pokonać jego? Tak, jestem w stanie, więc chcę to zabić. Bo on miałby tyle przed Benedyktem, co sprowadzałoby się do tego, że zaatakowałby go praktycznie za darmo. Podczas gdy możemy tego uniknąć. Ale jeżeli ustawimy się tutaj w tę stronę, to nie mogą nas zajść od tyłu, więc to jest najbezpieczniejsza pozycja teraz. Benedyktowi znowu się oberwie z dwóch stron niestety. To już niestety też idzie w naszą stronę, więc jesteśmy w lekkim niebezpieczeństwie generalnie. A przez lekki mam na myśli dość sporym, ale to inna sprawa. Spróbuję tutaj się ustawić i wyleczyć Benedykta. Ty się ustaw o tak, żeby nie dostać backstabów. Oni we dwóch będą do mnie podchodzić tutaj. Na szczęście mają relatywnie ograniczony zasięg. Dobra, teraz Benedykt może pokonać tego przeciwnika. I teraz jeżeli obróci się w tę stronę, to powinniśmy mieć taki w miarę skondensowany zestaw, którego nie da się aż tak bardzo, powiedzmy, obejść w żaden sposób, co jest dużym plusem. Jedynym problemem jest oczywiście to, że to wciąż są w miarę silni przeciwnicy i mogą nam trochę naklepać. Plus to, że Flishfire powoli do nas się zbliża, a ona jest łuczniczką i będzie miała praktycznie darmowy ogień w nas. Ale na to niewiele możemy poradzić. Jako że nie mamy many w tej chwili, to Federica może się atakować fizycznie albo nic nie robić. Więc lepiej już, żeby zaatakowała przynajmniej. Trochę jej się też obrywa, ale nie jakoś specjalnie mocno. Blondy może sobie dalej grzecznie, kulturalnie atakować. Fajne jest też to tutaj, że powiedzmy dynamicznie się zmieniają te klatki, które są bezpieczne albo nie. Więc możemy sobie jeszcze odbiec odrobinę. Au, to zabolało. Teraz zdecydowanie chcę odejść od tego. Od Trish. Travis ma umiejętność, która pozwala mu przerzucać przeciwników za siebie, co właśnie pozwala mu wychodzić w takiej sytuacji z takiego impasu, jak ten, który był. Teraz się zastanawiam, bo tak szkoda im marnować tych 8 punktów obrażeń, kiedy mógłbym zadać 15, a jednocześnie Benedykt mógłby... Więc ten Benedykt mógłby... Właśnie mój problem jest teraz tego typu, że jeżeli nie zabiję 9, to gdzie bym nie ustawił Senoi, to oni będą mogli mi zajść atak z dwóch stron. Więc chyba i tak muszę praktycznie... Wiesz, muszę? Tak, muszę. Bo jeżeli ustaję tutaj i zaatakuję 5, to 5 mnie obejdzie i zaatakuje razem z 9, więc po prostu zabiję 9 w tej chwili. Przy okazji Federica dostanie trochę expa. Wcześniej czasami zostawiają po sobie łupy. Aby je zebrać, musimy zakończyć turę na polu, na którym się znajdują. Czasami też wyrzucają oni takie małe pudełka, w których są wyśmienite łupy. I ich nie trzeba podnosić, one podnoszą się automatycznie. Zazwyczaj te wyśmienite łupy są z bossów, takich jak tutaj Travis czy Trish. W momencie, kiedy je zbierzemy, to łupy są nie do użycia, możemy ich użyć dopiero po walce. Jeżeli nie zbierzemy jakichś łupów, to one znikają. Czy Trish będzie miała zasięg? Niestety tak. Trish ma dość spory zasięg i to, że stałem tutaj tyłem, akurat wyszło mi bardzo na złe. Czy Jira umiera? Jira właśnie umiera. To było... Powiedzieć, że to było niefortunne, to jak nic nie powiedzieć. Aczkolwiek pewnie znajdzie się ktoś, kto powie, że absolutnie sobie na to zasłużyłem. Zbafuję odrobinę Federikę, bo ona teraz będzie miała dodatkową turę. Obrócę się w tę stronę, żeby być bezpiecznym. I strzelę z kolczem, tak żeby Ale ta dwójka została po twarzy. Nie wykluczam, że będę zmuszony do użycia przedmiotów leczących, ale to się jeszcze zaraz okaże. Nie chciałbym, żeby Frederica mi umarła, więc na razie niech odejdzie tutaj. Ta magia jednak jest na tyle silna, że wolałbym ją zachowywać. Miałem możliwości... Dobra, ty blondasko sobie atakuj i podejdź tutaj, żeby ten drugi nie mógł mi wejść i zajść miejsce dla drugiego. Czy on znowu będzie przerzucał? Tak, niedobrze. Bo to oznacza, że... Czysto teoretycznie ten łotr może... O właśnie, cholera. No on może przynajmniej w teorii obejść tego... Obejść Benedykta i zaatakować go razem z Travisem, co byłoby bardzo niebezpieczne. Zastanawiam się po prostu, czy nie ustaje Syno i tutaj i się nie leczyć. Bo z jednej strony chcę powiedzieć, że nie potrzebuje leczenia, a z drugiej strony wiem, że potrzebuje leczenia. Leczenie, tak nawiasem mówiąc, też dodaje trochę expa, co jest całkiem fajną i przyjemną rzeczą. Ty już znowu podejdzie, mnie strzeli. Na szczęście nie trafiła. To się zdarza. Nie jakoś super często, ale się zdarza. No dobra. Benedykt niech atakuje. Dzięki temu, jeżeli dobrze liczę, Syno powinien móc w najbliższej turze zabić tego łotra. Co? Frederica, jeżeli dwa razy oberwie, to raczej nie przeżyje, więc chcę ją odsunąć tak daleko, żeby nie mogła dwa razy oberwać. Zwłaszcza, że zostaje nam, jakby nie patrzeć, bossowi do zabicia. A pierwszy złodupiec zabity przez rycerza. Senata oberwie z dwóch stron. Łotrzyk do mnie podejdzie, ale nic mi nie zrobi. Dobra. Teraz pytanie. Za ile ona atakuje? Ona atakuje za tyle, że powinienem przeżyć. Bo to jest 29... Ty masz 27, jeżeli to liczy z magicznej to 4, czyli 25, czyli jeżeli niczego nie spierdoliłem w obliczeniach, to pojęte przeżyć z palcem w dupie. Nie lepiej swojego życia, wiecie? Ale ktoś zaraz umrze. Albo i nie. No bo teraz tak, Frederica będzie miała 2 many. Jak to rozwiązać? Bo generalnie jest tak, że najpierw będzie się ruszał Travis, to na pewno. I on prawdopodobnie będzie chciał Frederikę zabić, więc chyba po prostu zrobię to tak. Leciał poziom. Skoczniemy sobie tę dwójkę. Dobra. Frederica też dostaje poziom. Niestety w przeciwieństwie do takiej Steli na przykład tutaj nie dostajemy w żaden sposób powiedzmy leczenia za poziomy. A obróćmy się tak, żeby nie mógł plecy atakować. Chciałbym wierzyć, że przeżyje. Przeżyje. I teraz co ja chcę zrobić? Bo generalnie Serenoa powinien to przeżyć. Więc powinienem wyleczyć Benedykta w tym momencie. Tak jak jesteśmy teraz ustawieni, to oni nie mogą nam, powiedzmy, robić podwójnych ataków? Bup. A i większość osób powinna móc przeżywać w tej chwili po 2 ataki tak naprawdę. Korzystam za to z okazji i zaatakuję podwójnie Tavisa. Jakbym się nie obawiał, to Federica może dostać podwójnym, więc zróbmy tak. Dobra, zaatakuję. Nie wyleczę, tylko zaatakuję stąd, żeby znowu podwójny wszedł. Przy okazji nie pamiętam, czy o tym wspominałem, ale generalnie w Ezanga Strategy nie istnieje permadeath. Więc to, że stracimy jakąś jednostkę, jest powiedzmy wliczone w koszta. Oczywiście można sobie robić wyzwanie na zasadzie nie, nikt mi nie umrze, tak? Ale nie jest to w żaden sposób wymagane, jeżeli ktoś polegnie podczas walki, to po prostu wypada on do końca walki, tak? Dobra, Benedykt to BSW, to akurat chyba najlepsze co mogło się stać. Zwłaszcza, że mogę teraz opuścić mu turę, tak żeby był po Serenoi, co jest dość sporą rzeczą. Nawet jeżeli zadamy odrobinę mniej obrażeń. Ty się obejść tak, żeby być przodem do Tish. Ona strzeli w Federikę i Federica przeżyła na jakimś literalnie 1 HP-ku. O, dosłownie przeżyła na 1 HP, holy fuck. No tak, tylko z drugiej strony powiem szczerze, moim zdaniem ta gra jest dużo mocniej liczona na to, że gracze będą tutaj umierali raz na ich czas z jednostkami. Ja? Teraz ty powinieneś móc zabić łotrzyka i biec pomóc reszcie. Na szczęście, jako że jeździ na swoim chyżym rumaku, to dość szybko powinien się dostać do nas. Stilajowanie go przyniesie go na 5. Czyli prawdopodobnie Federica umrze. Pytanie, czy ja chcę zostawić Federicę przy życiu, czy nie dać Tavishowi już dodatkowej tury? Bo od tego się raczej sprawdza. Trish na 99% w tym momencie po prostu strzeli w Federicę. A jednocześnie... pytanie, czy... z 16 HP, czy on umrze? To trochę niebezpieczne. Nie powinienem tego robić, ale chuj. Żegnaj, Federico. Pup. On teraz umrze, jeżeli obaj trafią, ale mam 94% szans na to. Żegnaj, Tavisia. Przy okazji jedna bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o łuczników w tej grze, jest taka, że oni mają zasięg zaczynający się od 2. Czyli czysto teoretycznie, jeżeli byśmy ograniczyli pole manewru Tish tak, że nie mogłaby się ruszyć z miejsca, w którym jest, to dosłownie nie mogłaby już wykonać żadnej akcji do końca walki. Wydaje mi się, że nasz blondyn nie jest w stanie dobiec aż tak daleko. No niestety. Jestem blisko, ale nie aż tak. Więc zakładam, że będzie wciąż przy ścianie, to... to w tej chwili tak naprawdę możemy ją otoczyć tak, że już nic nam nie zrobi. Jeszcze tylko tak dla upewnienia się, żeby nie było, że pierdolę kompletnie głupoty. Łuk, tak, ma wpisany zasięg 2 do 4. A że w tej grze nie istnieje przechodzenie przez jednostki wroga, to teraz równie dobrze mogę sobie tutaj podbiec, zaatakować. I spójrzcie, co biedna ty już może zrobić. Mógłbym w tej chwili dosłownie pasować tury do końca życia i nic by się nie stało. Tylko wiadomo, no wymaga to zazwyczaj albo otoczenia 4 jednostkami w dowolnym miejscu, albo 3 jednostkami w miejscu takim jak to, tak? Co nie zawsze jest możliwe. Plus trzeba się liczyć z tym, że są oprócz takiej ciszy jeszcze inni wrogowie, tak? Jestem pewien, że da się taką walkę jak ta skończyć bez żadnych strat. Nie jest to proste, tak? I wymaga na pewno opracowania takiej porządnej strategii, aniżeli siedzenia tak i na szybko, dobra, to może tak, może tak, może tak. Tylko bardziej mieć jakiś taki długofalowy plan na całą walkę. To, że nie ma permadefa, sprawia, że walki nie sprowadza się właśnie do resetowania co chwilę. A podejrzewam, że tego typu sytuacji byłoby wiele, na przykład wynikających z jakichś głupot typu... albo tutaj mi LNG nie weszło, tak? Bo LNG siłą rzeczy będzie miało miejsce w momencie, kiedy mam szansę na trafienie, szansę na to, że status wejdzie i tak dalej, i tak dalej. Po walce dostajemy 3 różne rzeczy. Pierwsze są kudosy, które dostaje się za wykonywanie jakichś tam określonych celów. Są one bardzo ogólne, tak? I nie zależą, powiedzmy, od danej walki. W tym przypadku było to zaatakowanie 3 jednostek, co jest bardzo łatwo zrobić za pomocą Frederiki zazwyczaj i jej skorcza. Wykorzystanie przewagi rozniesienia, wykonanie ataku w plecy i wykonanie podwójnego ataku. Powiem tak, Utilize the High Ground miałem w jednej misji jakieś 80 punktów za to. I przysięgam, nie miało to żadnego związku z odrobiną parmezanu i drabinek. I nie, wcale nie na myśli postawienia 2 łuczników na jakimś kompletnie niedosięgalnym miejscu, z którego mogą strzelać do ustanej śmierci. A oprócz kudosów dostajemy monety i łupy, które w tym przypadku będą przedmiotami leczniczymi plus żelazem. Żelazo i tego typu ogólnie pojęte materiały będą nam służyć do wszelkiego rodzaju ulepszeń. A zresztą monety też w jakimś tam stopniu, niekoniecznie aż takim, ale po części przynajmniej na pewno. No i dobra, nasza luba uratowana przed bandytami. Szybko się zorientowałaś. O, patrz, kolejna, która się nie zorientowała. Zorientowali się, że przyszedł pan na dzielni i spierdalają. Proste. Kwestionowałbym, że Frederika nie wie, jak wygląda jej nalszone, ale co ja się znam. A, przepraszam, Frederika też nie wie. Ach, małżeństwo polityczne. Kiedy ostatnio raz to się źle skończyło? Póki co oboje zdają się podchodzić do tego z takim Spokojnie. W sensie nie ma jakiegoś takiego obrzydzenia, że o, polityczne, o, nic o niej nie wiem, bla bla bla. Wasza wysokość? Naszym blond przyjacielem jest Roland, młodszy książę Glenbrook, tego królestwa, w którym właśnie przebywamy. Młodszy syn króla Regny, który doprowadził do końca wojnę soli i żelaza. Jest on przyjacielem z dzieciństwa Serenoise z rodu Walford. Ja absolutnie przejmuję się swoją pozycją. O tak, już to widzę. Ej, tato, słuchaj, idę się napierdalać. Nie? Okej, nara. No, my cię już nie trzymamy, mamy swoje sprawy na głowie. Haha, tyle na głowie. Narzeczeństwo już jest, a kiedy zaślubiny? Uwagę Federiki zwrócił sygnet królewski. Ej, to się szanuje, że władcy nie siedzą na tyłkach, nie wydają tylko rozkazów, tylko coś robią. Lord Walford zdecydowanie zasługuje sobie na szacunek w całej Norselii. Będzie jeszcze o tym niejednokrotnie wspominane, że są oni ogólnie znani jako wojownicy, którzy bardzo zasłużyli się w wielu walkach. Zresztą ogólnie budowanie świata w tej grze jest naprawdę rozbudowane. Demao. Za pierwszy raz, jak widziałem słowo Demao, to miałem takie wygląda znajomo, ale nie jestem pewien. Co są za kolorze włosów Federiki? Są różowe. Od wielka filozofia. Biorąc pod uwagę, że u Wolfordów również mieszkają Rozylczycy, to nie jest to nic specjalnie zaskakującego. Demasne. O nie. Rozylczycy są generalnie bardzo nielubiani w tutejszym świecie. Zresztą generalnie Rozylczycy są w jakimś tam stopniu nawiązaniem do narodu żydowskiego, jeżeli chodzi o to, jak są przedstawiani. Ale mówię, tutaj jest bardzo dużo takich rzeczy, które nie są mówione wprost, ale które można dość mocno porównać, że tak to ujmę. Samo to, co już wcześniej mówiłem, że no mamy chociażby Gustodolfa, który panuje w śnieżnych krainach wcale nie kojarzących się ze Skandynawią. Federica i Gira dołączają do naszych sił. Roland grzecznie i kulturalnie wraca do siebie. My wracamy do siebie. No i tutaj mamy typowe małżeństwo polityczne między Seną z rodu Wolford z Glenbrook i Frederiki z rodu Esfrostów, z tych samych, którzy rządzą w Esfrost. I chcą oni w jakiś tam stopniu sprzeciwiać się monopolowi na słowo, który ma Highland. Biorąc pod uwagę, jak wygląda to królestwo, to można sobie wyobrazić, dlaczego brakuje soli wszędzie indziej, tak? Jeżeli tam ma jakiś odpowiednik Morza Martwego. Bo tutaj nawet nie widzimy, żeby było jakieś morze czy coś, z którego można by sól brać. O kopalniach ewidentnie też nikt nie słyszał, żeby można było sól kopać. Ale mam teraz dostępne opcje obozu i prowizji. Wraz z postępami fabule będą się odblokowały kolejne rzeczy w obozie. I od razu sobie zajrzę, co tam mamy w tej chwili dostępnego. Mamy na chwilę obecną całego jednego NPC-a, który ma drobny wybór towarów, który możemy u niego zakupić. Jeżeli kupimy akcesoria, to nie możemy ich od razu wykorzystać, to musimy je najpierw założyć, co jest dość oczywiste. Akcesoria w tej grze są dość drogie, plus nie dają moim zdaniem aż tyle. Znaczy inaczej, na początku dają, ale jednocześnie nas nie stać na nie, kiedy jeszcze coś dają. Z ważnych rzeczy będą jeszcze przedmioty do ulepszania naszych broni, ale na razie jeszcze nie mam nawet takiej możliwości. A, przepraszam. Plus przedmioty, które leczą nas, jeżeli chodzi o HP-ki albo statusy. Na chwilę obecną trucizna albo sen. Dziękuję, dziękuję. Jeżeli chodzi o rzeczy, które mielibyśmy na sprzedaż, to albo te przedmioty leczące, albo żelazo. Żelazo nam będzie raczej przydatne bardziej niż mniej, więc generalnie rzadko cokolwiek sprzedaję, bo nie mam tutaj takich przedmiotów typowo na sprzedaż, powiedzmy. Ogólnie moim zdaniem ten styl 2D HD jest bardzo ładny. I doskonale, powiedzmy, wykorzystuje moim zdaniem możliwości Switcha, tak? Bo oczywiście możemy sobie zdawać sprawę, że no Switch nie jest silną platformą, przez co nie może mieć jakichś super wybujałych graficznie rzeczy, tak? Ale takich rzeczy, jak tutaj właśnie widzieliśmy, nadaje się idealnie. No i tak jak wcześniej mówiłem, mamy do wyboru w tej chwili albo, powiedzmy, główną fabułę w zamku Wolfortów, a możemy zobaczyć historyjkę, która odbywa się w tym samym czasie w zamku Whitehorn, czyli siedzibie królewskiej Glenbrook. Realnie te poboczne historyjki zanikają wraz z czasem, więc najlepiej oglądać je, powiedzmy, na bieżąco. Nie powodują one nic złego, poza czasami mentalnym siadaniem przez to, co się dzieje. Ale moim zdaniem nie ma powodu, żeby je pomijać, jeżeli jakoś interesujemy się światem, tak powiem. Mam tutaj na niego pierwszego księcia Glenbrook, a najstarszego syna króla Regny, który uczy się, jak być królem u boku swego ojca i przewodzi royalistom. Raczej kłóci się ze swoim bratem Rolandem, ponieważ ich osobowości są zauważalnie różne. Zresztą nawet teraz widać, że trochę mu się nie podoba, że Roland sobie od tak po prostu gdzieś zniknął. Mam też patriata ministra Glenbrook, patriat Konser. Szlachcic, którego imię od dawna znane jest w Glenbrook. Przewodzi on royalistom, czyli frakcji, która wspiera rodzinę królewską i wypełnia swoje obowiązki polityczne jako minister. Ale ma wąsa. Gania się trochę tak śmiałem, że sporo postaci ma takie typowo złe portrety, wiecie, takie I w ogóle. Ale to nie powiem, że nigdy, ale nie zawsze jest tak, że to się przekłada, powiedzmy. Także jeżeli ktoś ma zły portret, to jest złą postacią. Albo jeżeli ktoś ma dobry portret, to jest dobrą postacią. Więc na to raczej niekoniecznie trzeba zwracać uwagę. Można, ale nie trzeba. Na pewno nie jest to z automatu implikacja, o tak powiem. Roland i tak jest tylko drugim księciem, więc co on ma się przejmować? O nie, najgorzej, przynosi wstyd naszej rodzinie, o! To Whitehorn przybywa też Klaros. Klaros Broker, kupiec, który podróżuje po krajach jako członek konsorcjum Noceli, czyli tej swojej wcześniej niezależnej organizacji, która zajmuje się handlem żelazem i solą. Jedną chwilkę tylko zerknę, bo ktoś gdzieś mnie pinguje bardzo intensywnie. Okej, nic ważnego. Raczej zakładam, że jak ktoś mnie pinguje, to coś ważnego. O ja naiwny. Czy widzicie, czego jest pełno w tym miejscu, w którym właśnie się znajdujemy? Drabinka, drabinka, drabinka. Wszędzie drabinki. Mam nadzieję, że macie upgrade do chodzenia szybciej po drabinkach. No widzę, że się zmieniłem, Sebastianie. Do Klasa przybywają znamienici goście, tacy jak generał Avlora z Esprostu. Jest pewno tak silna, że kojarzysz się z Gromą Iron Fist, bohaterką Wojny Soli i Żelaza. W związku z tym ma sporo szansę wygrać cały turniej, jeżeli nie zrobi tego włócznia świtu. Kolejnym gościem jest minister Exham Martial ze Świętego Państwa Heizant. Najnowszy członek Świętej Siódemki. I powierzono mu sprawy dyplomatyczne oraz wojskowe. Jak na kogoś tak młodego, to zaskakujące, wręcz niespotkane. Nie, no daj spokój, pewnie już nigdy więcej ich nie usłyszymy. Dalej jest Sosley Endes Heizant. Jest on ministrem soli Świętego Państwa. Oh boy, takie stanowisko powinno być na naszych streamach. Minister soli. Aż po prostu PJ Sol też się sypią. Z jednej strony jest to bardzo poważne stanowisko, biorąc pod uwagę, że Heizant to jedyne źródło soli na całym kontynencie, ale jednocześnie czuje się on zagrożony przez pozycję ministra Exhelma. No i na razie to było na tyle, jeżeli chodzi o gości przybywających na turniej mocy. O mój Boże. Oni robią zakłady. Najgorzej. Panie Twitch administracja, ja nie reklamuję bookmacherów, przysięgam. A przybywają też brat i siostra arcyksięcia Esrostu, Lord Talas i Lady Erika. Generalnie złota zasada jest taka, że jeżeli ktoś jest ważny z Esrostu, to przyzwyczajcie się, że będzie miał nazwisko Esrost. Talas został mianowany premierem w Esroście, przez co jest drugą najbardziej wpływową osobą zaraz po arcyksięciu. Esros jest też krainą wolności, gdzie generalnie z założenia przynajmniej ludzie są wybierani na jakieś stanowiska na podstawie tego, jak kompetentni są, a nie na podstawie jakichś tych przynależności do rodów i tak dalej. Więc biorąc pod uwagę, że podobno przynajmniej jacy książę ceni sobie ponad wszystko właśnie merytokrację, to można założyć, że zarówno Talas, jak i Erika coś tam jednak znaczą. Jak będzie w to zobaczymy. Tak, tak, trzeba uważać na to, co się mówi, tak, tak, jasne. No i to są właśnie całe delegacje. Witane przez księcia Wsaniego z Greenbrook. Warto odnotować, że wśród tych wszystkich, którzy tutaj są, nie ma żadnego, kto efektywnie rządzi w żadnym z tych krajów, bo ani nie mamy króla Regny, ani nie mamy w Azji księcia Gustadolfa, ani kogokolwiek, kto rządzi w Hyzant, bo tam mówiono, że to są tylko przedstawiciele Świętej Siódemki, a raczej nie jest to jakaś rządząca rada. Wiek sojuszy. Chciałbym, żeby to było tak piękne i cudowne. Przekazać też jedna ważna rzecz, o której wspomnę tak z automatu. Z tego co pamiętam, każdy chapter to jest jedna walka. Więc takich teraz wciąż jesteśmy w pierwszym chapterze, to nie ma co liczyć na to, że trafimy na kolejną walkę aż do następnego chaptera. Zresztą zawsze są one sygnalizowane przez tą ikonkę tarczy ze skrzyżowanymi mieczami, więc wiemy, kiedy ich się spodziewać, tak? To nie jest tak, że zostaniemy wzięci kompletnie z zaskoczenia. Spotkamy Hewett. Należy do Straży Królewskiej Glenbrook, Hewett Buckler. Dołączała do staży relatywnie niedawno i od zawsze marzyła o tym, żeby służyć koronie. Poprzez lata ciężkiej pracy zasłużyła na miejsce spośród Straży Królewskiej. Tak się zastanawiam, bo jakoś powiedzmy staro ona nie wygląda, tak? Ma lata ciężkiej pracy, więc to jest takie mało precyzyjne, co pozostawia wiele miejsca na jakieś domysły, niedomysły. Ciekawa się, co Roland robi około tu nas. Bo wątpię, żeby akurat wiedział o bandytach i dlatego przyjechał. O, mogę sobie radzić się sam bez problemu. Najwyżej dostanę knyż w plecy. Wow. Wow, Roland. Może odrobinę więcej pozytywnych myśli, co? Nie mam żadnych fanów. Masz jedną fankę, jestem tu. Hewitt prawdopodobnie w tej chwili. Nie, to nigdy więcej się nie przytrafi. Przysięgam, pani władzo. Obiecuję. Powiedział nikt nigdy. A to my też uczestniczymy w turnieju mocy. Wyśmienicie. Well then. Jest to jakiś sposób, żeby rozwiązać problemy z uciekającym księciem? Z drugiej strony Hewitt mówi, że książę będzie walczył, powiedzmy, z nami, a nie my z nim, więc to implikuje, że teoretycznie musielibyśmy wdalić zgodę na to, żeby ona do nas dołączyła. A co jeżeli pojemy jej nie? Anyway, wracajmy do naszych ziem, do zamku Wolfert. Nie, wszystko było w porządku, nic się nie działo. Nie było żadnych problemów poza tym chorym pojebem. A czy wyglądam, jakby coś mi się stało? Tak najlepiej. To, że nie jesteś dzieckiem, nie oznacza, że ludzie się o ciebie nie martwią, Senno. Elador to zbrojmistrz rodu Wolfortów, Elador Ballantyne. To, że należy do rodu Wolfortów, nie oznacza, że musi być tego samego nazwiska, tak żeby nie było, tak? To jest bardziej jak taka, powiedzmy, wielka rodzina, tak? Składająca się z pomniejszych rodzin też. Więc z automatu trzeba przyjmować, że to, że ktoś należy do Wolfortów, nie oznacza, że jest bezpośrednio z Wolfortów, tak? Elador to doświadczony żołnierz i dowódca sił Wolfortów. Służył Simonowi wraz z Benedyktem za czasów wojny soli i żelaza i robi wszystko, co może, aby wciąż przysłużać się rodowi Wolfortów. I przy okazji drze się jak pojebany. Tak, no to wygląda, odchodzi. Oficjalne przywitanie za nami. Teraz jeszcze w drugą stronę. Drugą zaś osobą, którą tu mamy, jest Anna, czyli prawa ręka Benedykta. Jej profil mówi nam trochę więcej na temat tego, jak bardzo jest prawą ręką. Jest ona po prostu szpiegiem, który służy Benedyktowi jako tako. Rodzina Wolfortów przegarnęła ją po tym, jak straciła swoich rodziców w trakcie wojny soli i żelaza. I dlatego uważa ona, że ma dług wdzięczności, który musi spłacić. Tak nawiasem mówiąc, nie wiem, zawsze mi się wydaje, że postaci tej wyglądają dużo młodzi niż mają w istocie. Oczywiście wiadomo, z wyjątkami, tak? Benedykt wygląda na swoje lata, powiedzmy, tak? Część z tych starszych postaci też wygląda na swoje lata. Po takiej Annie za cholerę bym nie powiedział, że wygląda na swoje lata. Aczkolwiek może po prostu jestem przyzwyczajony. Acz nie, no generalnie z tego co się orientuję, to na przykład taki Sereno jest bliżej gdzieś 20, tak? No tutaj, no okej, tak? Tak samo Federica jest raczej z tych młodszych niż starszych, ale też to jest raczej gdzieś po 20, tak? Czyli wow, mamy JRPG, gdzie protagoniści nie mają 15 lat i nie będą ratować świata. Ale mówię, po takiej Annie na przykład za cholerę bym nie powiedział. Znaczy, wiadomo, że to nie jest takie, powiedzmy, jednoznaczne, tak? Że tak po wyglądzie ocenić to, ile ma. Mam parę znajomych, którzy mają wygląd kompletnie nie odpowiadający, tak? Takich ze mnie się czasem ludzie śmieją, że jak się ogolę, to nagle minus 15 lat. Czy coś ten deseń. Ale to też różnie bywa. Na przykład Federica wspomina o tym, że Lord Wolfortów jest praktycznie najsilniejszym rodem, który nie jest rodziną królewską. A czy co pamiętamy? Bo aż boję zapytać się o co tym razem. Dziadek Shinji. Ja jestem zawsze dziadkiem. Okej, boomer. Bardzo mi się podoba, że określają to, jakbym sam sobie znalazł narzeczoną, a nie została mi wybrana przez kogoś z góry. Notatka do siebie. Jeżeli idziemy na jakąś misję szpiegowską, Elador zostaje. Elador, ty zostajesz. Tak nawiasem mówiąc, tak żeby nie było wątpliwości. Triangle Strategy ma 4 różne endingi. Nie planuję robić żadnego konkretnego. Planuję po prostu wybierać mniej więcej odpowiedzi, tak jak bym je wybierał normalnie, z jakąś tam dodatkową wiedzą, którą mam po pierwszym przejściu, tak? Więc możliwe, że wpadnę na dokładnie ten sam ending, na który wpadłem za pierwszym razem. Nie wykluczam tego. Na złoty ending na 99% nie wpadnę, bo jego się zdobywa w bardzo specyficzny sposób. Ale mówię, to nie jest tak, że mam jakiś konkretny plan i pod to będę dostosowywał wybory. Będę robił wybory i z tego co wyjdzie, wejdzie co wyjdzie, że tak to ujmę. Bendyk zostaje za mną i Eladorem obgadać jutrzejsze sprawy. A my idziemy pogadać z ojcem. Simon Wolford. Anna to najbardziej zbalansowana jednostka w tej grze. I jest nam właśnie tłumaczone dlaczego. Obie te umiejętności są w taktycznym RPG-u bardzo zbalansowane. Po pierwsze ma 2 tury, znaczy 2 akcje w jednej turze. Czyli na przykład może się ruszyć, zaatakować i potem jeszcze raz zaatakować, ale nie ponownie ruszyć. Nie może się ruszyć 2 razy na turę, to jest ważna rzecz, ale podjąć 2 różne akcje już jak najbardziej, tak? Może też się ukrywać przed wzrokiem przeciwników, co sprowadza się do tego, że jeżeli przeciwnik nie stanie naprzeciwko niej, to jej nie zauważy i tak dalej, tak? Czyli no, jeżeli akurat będzie chciał przejść przez kratkę, na której ona stoi, no to wiadomo, zauważy ją, ale wtedy skończy się też jego tura zazwyczaj. W przeciwnym wypadku po prostu będzie niewidoczna. To teraz, jak zapewne można się bardzo łatwo domyślić, jeżeli jedną z tych akcji, które można wykonywać w tej samej turze jest ukrycie się, to możemy zaatakować, ukryć się. Pip, 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 pip. Zaatakować, ukryć się. Prędzej czy później misja się wygra, jeżeli nie ma jakichś określonych celów i jeżeli przeciwnik nie ma leczenia. Wiadomo, odpowiednio przez to Anna jest też zauważalnie słabsza, jeżeli chodzi o statystyki ofensywne jako taką, ale nie potrzebuje ich, nie oszukujmy się. W dodatku te dwie akcje mają jeszcze jedną bardzo dużą zaletę, bo jak widzieliśmy podczas pierwszej walki, jeżeli jednostka jest otoczona z dwóch stron, to obie jednostki wtedy atakują, tak? I przy każdym ataku Anny wchodzą wtedy dwa osobne ataki, tak jakby, jej i osoby, która stoi z drugiej strony. Przez co ilość obrażeń, które możemy zadać w jedną turę, zauważalnie wzrasta, nawet pomimo, powiedzmy, niespecjalnie wysokich statystyk Anny. Także nie oszukujmy się, większość sytuacji polega na tym, że Anna będzie na polu bitwy, jeżeli jest dostępna. Eladu natomiast jest, haha, uwaga, tarczownikiem, hahaha. Ha, ha. Ogólnie korzysta z tarczy, żeby stanowić takiego tutejszego, powiedzmy, tanka. I jeżeli ktoś go zaatakuje w bezpośrednim starciu, czyli z tej jednej kratki, to będzie automatycznie kontratakował i to jest jego umiejętność domyślna jako taka. Domyślna? Wydaje mi się, że domyślna. A jeżeli nie, to bardzo szybko ją dostaje. Może też prowokować przeciwników do tego, żeby atakowali jako tako. To nie, oznakownicy. Nie, nie chcę o tym pamiętać. Przed ślubem Sereno z Federico są dwa ważne wydarzenia. Pierwszy z nich to ceremonia, która ma na celu uczczenie wspólnej kopalni, o której tak naprawdę jeszcze nam bezpośrednio nie mówiono, więc to jest pierwszy moment. Swoje to całkiem ciekawe, biorąc pod uwagę, że do tej pory było mówione, że praktycznie Esrost ma prawie że monopol na żelazo, a teraz właśnie w ramach tego, że planują pokój jako tako, planują otworzyć wspólną kopalnię na ziemiach Glendruk. I w sumie, jeżeli kraje planują żyć w pokoju, to jest to jak najbardziej wszystkim na rękę. Może poza wzrostem, który, powiedzmy, nie będzie mógł już wyznaczyć, powiedzmy, jakichś zawyżonych cen, tak? No ale generalnie dla społeczeństwa powinno to być na dobre, tak? Delegacje z innych krajów już przybyły, nawet je widzieliśmy. Panią zajmuje się Lord Dragon Esrost. Haha, spójrzcie, kolejny Esrost. I właśnie on nadzoruje jako taką kopalnię. Nie, tak chciałem. Natomiast ze strony Świętego Państwa Highland przybędzie minister Laila Wiscraft, również należąca do Świętej Siódemki. Z Glenburg natomiast pojedzie Lord Simon jako delegat Glenburg. I na nas jako narodzie Wolfów spoczywa odpowiedzialność za to, żeby nasi zaszczytni goście poczuli się jak w domu. Anna jako nasz tutejszy szpieg będzie pilnowała wysłanników z pozostałych krajów. Po ceremonii otwarcia natomiast rozpoczyna się ciekawsza rzecz dla Eldora, dla ludzi bardziej zainteresowanych polityką pewnie mniej, czyli turniej mocy. Na turnieje zetrą się najsilniejsi wojownicy ziem. Ze wzrostu generał Avlora. Z Hyzant minister Exhal Marcial. Z Glenburg natomiast Sir Maxwell, włócznia świtu. Zawsze mnie zastanawia, dlaczego Czasami się korzysta z tytułu ser pisanego jako ser, a nie sir. Podejrzewam, że też jakaś się naleciałość staroangielska, ale zawsze wiadomo, jako Polaka tak trochę to dziwnie się na to patrzy to. No i po tych trzech stronnictw jeszcze jest nasze czwarte, czyli Ród Wolfertów. To, o czym też wcześniej było mówione, że Roland chce dołączyć się do turnieju jako członek rodziny Wolfertów. Może właśnie chce przeciwko niemu walczyć? Okej, nieważne, on chciał walczyć po stronie Maxwella, ale królek no się nie zgodził. I dobra, czyli z naszej strony nie ma problemu. Dobra, jaka jest druga rzecz? Zdrowie Lorda Simona. To już nie brzmi tak dobrze. Najwyraźniej Lord Simon nie jest w odpowiednim stanie, żeby walczyć w turnieju. To z każdą chwilą brzmi coraz gorzej. Przez to jego miejsce będzie musiał zająć się Senna. Tak, żeby nie było, że mowa o jakichś, nie wiem, Bóg wie jakich nieulczalnych chorobach, które dotkają biednych młodych ludzi, tak? Przypominam, że mówimy tutaj o Simonie, który brał udział w wojnie 30 lat temu. Więc siłą rzeczy teraz powinien być już po 50. A w tym wieku wiele rzeczy może się już dziać, tak? Zwłaszcza w świecie, gdzie medycyna powiedzmy nie jest jakoś specjalnie rozwinięta. No, także całą turniejową będzie zajmował się bardziej Elador. No i też ważna rzecz, o której trzeba pamiętać praktycznie przez całą grę. Zresztą nie jest tak, że ludzie przyjeżdżają tutaj się tylko bawić. Ale też każdy z Państwa ma swoje własne interesy, które będzie chciało ugrać. I nie można o tym po prostu tak sobie zapominać. Czy mamy jakieś dodatkowe evenciki? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Dobrze, więc idźmy się spotkać z Lordem Simonem. Cześć, tato. Poznaj moją narzeczoną. Sami to mnie odlecieli, że oni kompletnie się nie znali, a... Sami tak się zastanawiam, czy oni by wiedzieli, kogo w ogóle szukać? Biorąc pod uwagę, że przecież oni przy tej walce byli strasznie zdziwieni, że co to ona jest Frederica? Co to on jest Synoa? Spotkaliby się w Polsce i mieliby takie stoły obok siebie, patrzą na siebie. Czekam na kogoś innego. A szybko profil Simona. Simon Wolfert, władca rodu Wolfertów. Legendarny wojownik, którego męstwo doprowadziło do końca wojny soli i żelaza. A przewodzi jednemu z trzech głównych rodów w Glenburg. Jest wyśmienitym władcą, który zyskał sobie miłość swojego ludu i zaufanie króla. No i sobie jest teoretycznie przynajmniej tym dobrym, tak? Wiecie, jeżeli mielibyśmy porównywać dobrego, złego króla, no to on zdecydowanie byłby z tych dobrych, nawet jeżeli podejrzewam, że przynajmniej po części można pewnie by go jakoś traktować jako, nie wiem, naiwnego, zbyt łagodnego, bla bla bla, tak? Wszystko zależy od perspektywy. 煙鉄大戦終結の立役者であるシモン様が率いるボルホート家 duża ilość prawnej i politycznej gadki, komplementów, niekomplementów. Nie no, tylko zwalczyliśmy parę bandytów. Czemu mielibyśmy być zmęczeni? Tak, tato? Oj. No tak, typowe małżeństwo polityczne, owszem. Przez każdą chwilę brzmica coraz bardziej politycznie. Frederika, ty córo z nieprawego łoża. Innej słowy, czysto teoretycznie jest to nawiązanie więzi między Frostem a Glenbrook, ale jednocześnie jest to nawiązanie takiej więzi, no nie na pełną skalę, tak? Bo mogliby dać, nie wiem, Erikę czy innego Talasa z jakimś księciem czy księżniczką z Glenbrook, gdyby chcieli, powiedzmy tak, poważnie w 100% to zrobić. No właśnie. To tylko dlatego, że oni nie chcieli, prawda? Niestety to nie ten typ gry. To jest ten typ gry, gdzie wszyscy zakładają, że coś jest polityczne i może pójść się jebać. My jesteśmy tylko pionkami na szachownicy, a graczami zdecydowanie nie jesteśmy. No i co, musimy się liczyć z tym, że będziemy po prostu w razie czego, jak coś pójdzie nie tak, to my jako piesi idziemy do strzału. Literally shaking right now. Na szczęście Sena ma wciąż uhonorować to narzeczeństwo, które póki co mają. Biorąc pod uwagę, że znaleźli się w takiej sytuacji, z której no i tak wiele więcej nie mogą zrobić, tak? No bo co, powiedzą królowi albo arcyksięciowi: nie, ja nie chcę wyjść za tą drugą osobę, bo to polityczne. No jakby jestem w stanie sobie wyobrazić, że jakieś idealistyczne bajki czy powiastki by coś takiego robiły, ale w świecie takiej prawdziwej, poważnej polityki coś takiego kompletnie by nie przeszło. I tak, a pod tym względem traktuję się naprawdę na tyle poważnie, że nie próbuję nawet robić takich głupich rzeczy. Takie też wcześniej mówiłem, że Triangle Strategy jest takim dużo bardziej, powiedzmy, low fantasy, że tak to mówimy, że mniej tutaj takiej, wiecie, fantastyki, wyniosłości, cuda, potęga, przyjaźni, bla bla bla, jada jada. Tylko bardziej jest takie przyziemne, takie bardziej ugruntowane, takie bardziej ponure. Proszę nie umierać, tato. I'm just an old man looking for my blow buff. To było szybkie i niespodziewane. Od jutra stajemy się wracami do Wolfortów. Nie, Jezu. Persona 5? O tak, to najważniejsze. Trzeba kłaść swoje wybory na szali. Jeszcze zrozumiecie, co mam na myśli? W razie wątpliwości zbić szybkę z napisem Benedykt. To najważniejsze. Benedykt będzie podejmował za nas wszystkie ważne decyzje. To on będzie rządził tym krajem, a nie my. Proste. I wszystko można zrzucić na Benedykta. To jest kwarki? Coś mnie bardzo mocno pomijęło. Sparking? Sparlong? To ciekawe. Frederica już wie, w jakim jest shipie. Przybyli Lord Dragon i Mister Laila, którzy mają się zajmować kopalnią, a my mieliśmy się z nimi spotkać. Na szczęście, jak to Simon powiedział, od jutra jesteśmy wodcami Wolfortów. Więc dzisiaj jeszcze on się zajmuje sprawami. No nie powiem, dużo ciekawych rzeczy przed nami. Dwa ważne wydarzenia, potem nasz ślub. Taki mniej ważny. Podoba mi się to, że jak na to, jak powiedzmy relatywnie niewiele pikseli mają te sprite'y, to wciąż są w stanie dość ładnie animacje zrobić, takie jak na przykład ten, takie jak na przykład tutaj śmiechu Simona. W każdym razie taki wstępny pierwszy stream zapoznający nas z trójkątną strategią sobie na razie dobiegnie końca. Tak jak może widać w harmonogramie, na razie planuję wziąć się za Triangle Strategy. Powiem szczerze, jakoś za każdym razem, kiedy miałem takie Stella, czy chce mi się osimować, to miałem takie i tak już w pewnym momencie pałka się przegła i dzisiaj stwierdziłem, że nie. A jednocześnie za bardzo mnie korci, żeby znowu przejść Triangle Strategy, więc stąd ta podmianka po prostu. Także na chwilę obecną plan jest taki, że siadę w Triangle Strategy, w sobotę Dark Soulsuję. Jak któreś z tych się skończy, to zobaczymy co wtedy. Przy czym Triangle Strategy jest dość długie, około 40-50 godzin na ścieżkę, więc zbyt szybko nie spodziewajcie się końca. A na dziś to było na tyle, dzięki wam za przybycie i trzymajcie się ciepło. Cześć!